Termodynamika. Znajdź sprawność silnika spalinowego pracującego według cyklu jak na wykresie poniżej. W czasie jednego cyklu silnik pobiera 2000 J ciepła. Wypisujemy dane. Sprawność silnika cieplnego jest to stosunek różnicy ciepła pobranego Q ze wskaźnikiem P i ciepła oddanego QO do ciepła pobranego Q ze wskaźnikiem P. Nie znamy z prawej strony tego równania tylko ciepła oddanego QO, ale różnica ciepeł pobranego i oddanego przez silnik jest równa pracy użytecznej, tej pracy, którą możemy wykorzystać. Wyznaczamy z drugiego równania ciepło pobrane i ciepło oddane i wstawiamy tę zależność do wzoru na sprawność silnika. Otrzymując, iż sprawność silnika cieplnego jest to stosunek pracy użytecznej do ciepła pobranego. Skąd weźmiemy pracę użyteczną? Ano, weźmiemy z tego wykresu. Przypomnij sobie, iż praca wykonana przez gaz albo wykonana nad gazem wyraża się wzorem W równa się P delta V. Ciśnienie razy przyrost objętości. Jeśli nie następuje zmiana objętości gazu, to nie ma pracy wykonanej. W przypadku wykresu mamy dwie linie pionowe. Dotyczą one przemian izochorycznych, w których objętość jest stała, czyli dla tych dwóch przemian delta V równa się 0. Na tych odcinkach praca przez gaz ani nad gazem nie jest wykonywana. Praca wykonana przez gaz jest równa liczbowo na wykresie polu powierzchni pod wykresem. I tak wykonana przez gaz praca jest polu pod tą górną krzywą. Zaznaczam to pole kolorem niebieskim. Zwróćmy uwagę na to, że jest to trapez. Skoro praca wykonana przez gaz jest równa polu pod wykresem, no to obliczmy to pole. Wzór na pole trapezu znamy. Ja zapisuję sobie, że praca użyteczna jest równa różnicy pracy wykonanej tej i pracy włożonej, o której za chwilę. Praca wykonana przez gaz to pole trapezu. Pole trapezu A plus B dzielone przez 2 razy H. A 4,5 razy 10 do 6, 4,5 plus druga wysokość 1 razy 10 do 6 paskali dzielone przez 2 razy wysokość, to ten razy pole, razy długość podstawy. Długość podstawy będzie 4,5 minus 1, czyli 3,5 razy 10 do minus 4 metra sześciennego. Jest to pole obrazujące pracę wykonaną przez gaz. I dalej następuje różnica, tu pojawia się różnica i praca wykonana przez otoczenie nad gazem, to pole żółte, również trapez. Stosujemy wzór na pole trapezu. Wysokość pierwsza trapezu jest 2 plus wysokość druga jest 0,5 razy 10 do 6 dzielone przez 2, 10 do 6 newton na metr kwadrat, bo paskal jest to stosunek siły do powierzchni, czyli newton przez metr kwadratowy. I jeszcze razy 3,5 podstawa razy 10 do minus 4 metra sześciennego. Gdy wymnożymy, wydzielimy i odejmiemy, otrzymujemy 962,5 joule. Mając tę wartość, znajdujemy różnicę między tymi 962 joulami oraz 437,5 joule praca włożona z powrotem. Różnica między nimi jest 525 joule. No to jak mamy tę pracę, różnicę tych dwóch prac, w
wstawiamy ją do wzoru, dzielimy przez 2000 i otrzymujemy, że sprawność tego silnika cieplnego była 26,25%.